w ostatnich fragmentach spotkania. Carlsons dobrze przyjął, rozprowadził tę akcję. Z prawej strony Dażdemirow. Dażdemirow i Zlatinow! Gol! Tracimy bramkę po golu Carlsonsa. To jest wejście Smoka Łotysza występującego w barwach Interu Baku. Kilka bardzo niebezpiecznych akcji drużyny mistrza Azerbejdżanu. Kilka bardzo prostych błędów. Ale zobaczmy, absolutny błąd, gdzie był Kriwiec, nie doszedł do rywala Gancarczyk. Dośrodkowanie tutaj do środka w pola karnego i tutaj też widzimy spóźniony Bartosz Bosacki, interweniujący na refleks Kotorowski. No ale ja chciałbym jeszcze zobaczyć tę sytuację z takiego ogólnego oglądu kamery, bo tam sugerowali zawodnicy Lecha Poznań, że była to bramka zdobyta ze spalonego. No... W pozycji, jeśli chodzi o rzuty karne, Grigori Lomaja, gruziński bramkarz mistrza Azerbejdżanu, czy Krzysztof Kotorowski, bramkarz mistrza Polski. Zobaczymy, jak broni rzuty karne Lomaja. 193 cm wzrostu podstawowego bramkarza reprezentacji Gruzji. Zaczyna to wszystko kapitan, to on bierze w tej chwili odpowiedzialność na swoje barki. Zjednoczeni tutaj widzimy jedni i drudzy stojący boiska. Nie wiem, czy to nie było takie niepotrzebne, jeśli chodzi o Bartosza Bosackiego. No to zobaczmy, Bartosz Bosacki ruszył. Bosacki, gol! Trzymał to psychicznie. Chcemy mieć Kotorowski den, czy też bardzo spokojnie, jakby podejdzie do samej sytuacji. Proszę zobaczyć. Włożyli palce w uszy niektórzy zawodnicy. Nie potrzeba mówicy. Azerbejdżanu. Zlatinow i Kotorowski rozłożył szeroko ręce. Zaczyna się ruszać na linii bramkowej. Zlatinow, Kotorowski! Rzutów karnych. 1-0 dla Lecha, więc zaczęło się w sposób wymarzony po tych piekielnie trudnych 120 minutach. Teraz trzeba wytrzymać presję. Koncentracja. Ruszył Kriwec. Kriwec Łomaja! Fatalnie! Krócej strzelić karnego naprawdę. Chodził za dużymi krokami. Miałem wrażenie do tego rzutu karnego. Ziegier, Kriwec. No i mógł Lech odskoczyć. Mógł mieć teraz już wielką przewagę psychologiczną, a zależne jest od Kotorowskiego, co się zdarzy i jak ten rzut karny zostanie wykonany przez Łotysza Carlsonsa. Znów gwizdy Carlsons i gol! Wyczuł intencję strzelającego Kotorowski, ale jest na to Kotorowski, to miałby znów tę piłkę na rękawicy. Sławomir Peszko. Teraz gdzieś musi zapomnieć o całym spotkaniu. Też najistotniejsza jest koncentracja. Popatrzmy, Sławomir Peszko Łomaja. To fatalnie wykonany drugi rzut karny przez zawodnika mistrza Polski. Jeden rzut karny obroniony przez bramkarza, to jest już naprawdę bardzo dużo. Tymczasem Łomaja odbił dwa strzały. Obronił uderzenie Krista i też nie strzelił w zespole Lecha. Na razie tylko Bosacki. Rzut karny marnowany przez Zlatinowa. No i czy teraz wyprowadzi Inter na prowadzenie Gruzin Odikadze? Odikadze i Kotorowski, Odikadze, gol! Świetnie go, a czas reakcji bramkarza, ta piłka szybciej ląduje w bramce niż zdąży zareagować bramkarz. 2-1 w konkursie rzutów karnych dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. Czwarta seria, no musi strzelić Jacek Kiełb, żeby tutaj przedłużyć nadzieję kolejorza. Kiełb i pewny siebie Łomaja. Jacek Kiełb, krótszy rozbieg, spojrzał w oczy Łomaji. Kiełb i gol, ależ Łomaja był blisko, kończy tę czwartą serię próbło. No mamy remis, tyle że no mają jeden rzut karny więcej mistrzowie Azerbejdżanu. Estończyk, próbło, lewonożny. Kotorowskiego. Zobaczmy, znów skacze, znów tańczy na linii bramkowej. Próbło, Kotorowski bronił! Krzysztof Kotorowski, mamy remis! A go zrzucił gdzieś tą presję. Jest to uśmiechnięty, rozluźniony, zdaje sobie sprawę, że to jest szansa dla niego, by stać się bohaterem tego wieczoru. Gancarczyk musi strzelić Seweryn. Piąta seria. Seweryn Gancarczyk kontra Łomaja. Gancarczyk! Tak się strzela rzuty karne. Czy to jest wielki dzień Krzysztofa Kotorowskiego?
Brazylijczyk. Podszedł, Tapiosz pokazuje sędziemu. To jest gra Krzysztofa Kotorowskiego. Niesamowite napięcie. Miał wiele błędów technicznych w tym meczu Asioli. Kopiąc piłkę, czy... Tak też będzie w tej serii rzutów karnych. Asioli Kotorowski, Asioli! Ależ spokojnie. Podem. Precyzy. Bramka wszystko płaskie strzały po ziemi. W takich momentach bramka wydaje się bardzo mała. Bramkarz bardzo duży, ale oby nie dla Wilka. Jakub Wilk i gol! Płasko! Ale na tyle precyzyjnie i silnie. Lewin czy Kotorowski. Teraz wiara, teraz wsparcie dla Krzyśka. Za chwilę pewnie znów będą przeraźliwe gwizdy. Rozmodlowy Arboleda na kolanach. Tutaj oglądający ten konkurs. Lewin cały czas gra. Psychologia, prowokacja. Lewin Kotorowski, ależ był bliski. Gdyby troszeczkę tutaj dłużej wytrzymał. Lewin podjął pełne... Odpowiednio uderzona w światło bramki, precyzyjnie. Nie ma czasu na odpowiednią reakcję bramkarza, jeśli jest precyzyjnie silnie strzelona. Niesamowite, dramatyczne obrazki, cały czas na klęczkach Manuel Arboleda. Nie patrzy gdzieś tam w kierunku bramki Zdemir Sztylić, Dmitry Iniacz. Cały czas. Jak widzimy w... W tych uściskach zjednoczeni zawodnicy mistrza Azerbejdżanu. Iniacz i gol! Nie sięgnął piłki Łomaja. I znowu płaskie. Kiedyś Jan Paweł II powiedział, że Zbigniewowi Bońkowi, że Pan Bóg z piłką nożną nie ma nic wspólnego. No ale później przyznał, że gdyby wiedział, że Polska zajmie trzecie miejsce na mistrzostwach świata, to by przyznał, że się za naszą reprezentację pomodli. Ważnym jest ten moment, te chwila. Teraz gwizd, ale też oczekiwanie i wiara w Krzysztofa Kotorowskiego. Dażdemiro! Dażdemiro! Gol! Ile to jeszcze będzie trwać? Wojtkowiak czy Łomaja? Wojtkowiak i gol! Zawsze drże, kiedy piłka jest posłana. Czytamy z ust, chodził obroń, krzyczał trener Jacek Zieliński. Także wielka sprawa, gdyby obronił trzecią jedenastkę, tutaj byłby bohaterem na lata. Cały Poznań by o tym dyskutował. Czertogamo, gol! Jaki jest puls, jaka jest temperatura, jakie jest wrzenie nie tylko na ławce, na całym stadionie Leka, Arboleda i Łomaja. Arboleda, spokojnie! Nie chciałem, żeby strzelał w środek bramki, mimo że Krzysztof Kotorowski, 33 lata, 163 mecze w polskiej lidze, zakochany w Lechu, nie chciał stąd odchodzić, godził się nawet z rolą rezerwowego. Czy to jest dzień Krzysztofa Kotorowskiego? Kończy dziewiątą serię rzutów karnych Kandelaki. Czy to będzie ostatnia jedenastka w tym konkursie? Kandelaki, gol! Że w ostateczności, to jest ostateczność, bo to jest ostatnia seria przed serią z udziałem bramkarzy. Teraz otrzymujemy informację z naszego reportera, że ma jakąś kontuzję mięśnia dwugłowego Zdemir Sztylić, dlatego nie chciał w ogóle wychodzić z ławki rezerwowych. No a tymczasem muszę koncentrować, przyłożyć. To jest tylko jeden strzał i aż jeden strzał. Zdemir Sztylić i Łomaja. Sztylić, gol! Widzimy, utyka. Starał się tego nie pokazywać przed oddaniem strzału. Krzysztof Kotorowski, a z drugiej strony Bronisław Czerwenka. Doświadczony Czech, ale czy takie doświadczenie ma jakiekolwiek znaczenie w takim momencie? Czerwenka, jako dziesiąty w zespole mistrza Azerbejdżanu. Krzysztof Kotorowski. Kotorowski i Czerwenka, Czerwenka! Kotorowski nie! Są za swoimi, ale też doceniają ten wysiłek rywala. Kotorowski kontra Łomaja. Obronił dwa karne, ale teraz Kotorowski kontra Łomaja.
o najwyższą pozycję. Ruszył Kotorowski. Kotorowski gol! Świetnie to zrobił, naprawdę. Łomaja poszybował próg swojej bramki. Teraz gruziński bramkarz. Jak strzeli? Na siłę czy też spróbuje rozwiązania technicznego? Łomaja i Kotorowski. Łomaja, Kotorowski! Kotorowski! Krzysztof Kotorowski! Bohaterem Poznania! Bohaterem Lecha Lech! W trzeciej rundzie kwalifikacji Champions League. No jeśli mieliśmy tyle czekać, jeśli miało to się błędować takim horrorem, a ostatecznie happy endem, to niech się dzieje. To jest wielki dzień.